Cześć, witajcie. Kolejny film z tego samego dnia, z tej samej pracy, ponieważ chciałem parę słów powiedzieć o niedokończonym temacie tej uprawy bezorkowej. Skończyłem na momencie, w którym coś tam mówiłem, że u nas w dobrych latach, więc tak, w dobrych latach, normalnych latach, zazwyczaj było tak, że wystarczyło przejechać karierem, kultusem i siałem i zamykałem się w 30 litrach na hektar, te trzy uprawy. Kurde, tu musimy się zatrzymać, pokażę wam, jaki to jest zajebiaszczy rzepak. Bynajmniej z ciągnika wygląda ładnie. To jest chyba najładniejszy rzepak, to jest miejsce od brzegu, gdzie stosowałem Azofix. Hop. Zostań, nie wyłaź. Zobaczcie, oj, Karuś, jak on już tu ładnie nam odbudowuje rozetę. O, ładnie wygląda, leży. Wyrwiemy tu jakiegoś z tą koło dwa koło siebie, to... O, zobaczcie, bardzo ładny, gruby korzeń. Już nowe liście zasuwają. Tutaj wygląda fajnie, ale też nie całe pole. I taki mamy rok. Że połowa pola wygląda fajnie. Gdzie? Chodź tu! No chodź tutaj! A zresztą po RSM-ie mówi, że będziesz większy. Dobra. Także w normalnym roku naprawdę to spalanie jest na super poziomie. Naprawdę bardzo, bardzo fajnym, bardzo przyzwoitym. Jednak uprawa bezorkowa ma swoje minusy również. Znaczy minusy, które ja zauważyłem. Zobaczcie, jak mi się skubaniec sąsiad podorał. Zaorał mi rzepak rosnący już. Ostatnie dwie sekcje u niego już jadą. Już się wyłączymy, o. Kurde, nie, ja zawsze mam zwyczaj, że zostawiam miedzę, a tu miedzy nie uświadczysz. Trudno. Dobra, kontynuuję. A tak w ogóle to tu rośnie pionier i wychodzi na to, że on najszybciej rusza. To był ten PT264 bodajże, jakaś tam nowość. Wychodzi na to, że najwcześniejszy start ma z tych moich odmian, jakie są. Minusy bez orki, jakie u siebie zauważyłem. Mianowicie, uprawa pod groch, jednak po pługu, czyli jesienna gdzieś tam orka, w większości przypadków wygląda lepiej, chociaż w tym roku to pobronowane wygląda naprawdę bardzo dobrze. Zastanawiam się, bo teraz akurat zajechałem na te pole, czy w ogóle będzie sens... Aj, tym ciągnikiem tak się nie da dobrze wywinąć, trzeba będzie się poprawić. Czy w ogóle będzie sens jeszcze poprawiać broną, chyba że zaczepimy bronę i przelecimy tylko te pole, miejsca, gdzie jest po prostu mokro, żeby gdzieś to tam ruszyć. O, dobra. No i tu też trzeba będzie jakoś naokoło to zrobić. A ogólnie wygląda naprawdę fajnie. Jednak w większości przypadków jednak orka, dwa razy powiedziałem jednak w jednym zdaniu, ja pierdzielę. Wygląda po orce lepiej. Tam nie ma się co wiele tutaj na ten temat dyskutować. Joystick w rękę i zamykamy sekcję. Pięknie on to robi. To jest jeden taki minus. Drugi minus to w moim przypadku to jednak ciągnik powinien być mocniejszy w moich warunkach, co też później jakby widać właśnie w uprawie, w takich tam latach, które są troszkę mokrzejsze, ponieważ no ciągnik nie ma takiego zaparcia i nie daje rady zrobić roboty ta maszyna, jaką powinna ona zrobić. Jak to teraz tu zrobić? Ja pierdzielę, pchać się w te błoto, brudzić go. Czy sobie odpuścić? A odpuszczę sobie, zobaczymy, jak, jeżeli w ogóle tam rzepak przeżyje, będzie on wyglądał po dawce tam 120 kilo. To jest drugi taki tam minus, że jednak w moim przypadku ten ciągnik powinien być mocniejszy. To w sumie tak naprawdę, jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, mocniejsze zachwaszczenie, co można gdzieś tam wyczytać, usłyszeć, dowiedzieć się, oj, nie z tej strony, to w moim przypadku nic takiego jak na razie nie występuje. To jest, mówię, jak na razie, mówię to z pełną świadomością, okaże się, co będzie później,
jak na razie nie mam takich problemów. Również nie mam problemów, jak na razie nie mam problemów żadnych z nasilającymi się chorobami. Może to być zasługa płodozmianu, a może to być zasługa tego, że nie żydzę, jeżeli chodzi o środki ochrony roślin. U nas nigdy nie było jakichś takich, tak jak mówiłem ostatnio, kombinacji alpejskich. Zazwyczaj gdzieś tam jechaliśmy na firmówkach, w normalnych, takich uczciwych dawkach. Może to też ma jakieś znaczenie, znaczy na pewno ma znaczenie na jakieś tam uodpornienia, ewentualne takie zabiegi, więc u nas, tak jak mówię, nic takiego nie wystąpiło. Nie ma czegoś takiego jak jakieś tam problemy z chorobami. Powiem więcej, kusi mnie i w sumie kusi mnie. No i myślę, że spróbuję, chyba że nam pogoda spłata jakieś tam znowu figla. Chciałbym wejść w uprawę, tak ładnie z angielskiego nazywaną no-till, uprawę zerową, konserwującą, czyli najzwyczajniej w świecie siew bezpośredni. Myślę sobie, że... Znaczy mam takie pole, które... tamto, za tymi budynkami. Takie poletko doświadczalne, już mi służyło nieraz jako poletko doświadczalne. W zeszłym roku był tamten Julius zasiany z co trzecią zamkniętą redlicą. Jeszcze wcześniej był groch, który... część grochu zaprawiłem, część zaprawiłem tylko Vitavaxem, a część zaprawiłem plus zaszczepiłem szczepionką bakteryjną, bakteriami brodawkowymi. No i chciałem zobaczyć, czy będą jakieś efekty. Oczywiście to tam bardzo miarodajne to było, powiedzmy. Ale na przykład ilość brodawek nie była... była taka sama. O, w miejscach, gdzie były zaszczepione, gdzie groch był zaszczepiony i ten, gdzie nie był potraktowany tą szczepionką, więc tak jakieś tam organoleptyczne wniosek sobie wysunąłem. No i chciałbym, tam będzie w tym roku groch. To jest tamta działka. Chciałbym spróbować nic nie robić po żniwach. Zobaczymy, jak to będzie. Już tam ojciec został poinformowany, troszkę się skrzywił, no ale tam niech się krzywi. I chciałbym spróbować zasiać bezpośrednio w to rzepak. Rzepak, następnie po rzepaku pszenica i później po pszenicy znowu pszenica. Chciałbym taki cykl 4 lat, czyli jakby jeden obrót płodozmianu, jaki u nas jest, chciałbym sobie zrobić. No i chciałbym zobaczyć, jakie to są efekty. Tak sobie pomyślałem, że może zamiast... Policzyłem sobie, że koszt uprawy to tak jest plus minus, zależnie od roku, między 200 a 250 zł. Ja liczę wszystko, koszt maszyny, tak żeby to rzetelnie było zrobione. I tak sobie pomyślałem, że może za połowę tej ceny kupiłbym jakieś bakterie, jakieś tam preparaty. Ładnie to się teraz nazywa, znaczy wcześniej już to tak się nazywało, EMY, czyli efektywne mikroorganizmy, jeżeli nie pomyliłem. I chciałbym spróbować może zastosować coś na rozkład sołomy. Coś wprowadzić dodatkowo przed grochem roślinę, która by swoim systemem korzeniowym wpływała na rozluźnienie gleby. Mamy tak, dwie rośliny głęboko korzeniące się i fajnie wpływające na strukturę gleby, czyli rzepak i groch. Dlatego po grochu byłby rzepak, groch ma długi, ładny korzeń, ta ziemia pod spodem, bo z wierzchu to tak właśnie, oj, człowiek mi mówi, ale wiesz, z wierzchu, jak jeszcze będziesz wałował, to będzie może być twardo, no i ma facet rację. Ale pod spodem ta ziemia jest taka pulchna, fajna, przyjemna, więc tutaj o rozwój korzenia się nie martwię. Gorzej tutaj, jak to wypadnie sam siew i późniejsze wschody. Tu mnie tak to zastanawia, dlatego zobaczymy, czy polecę samymi redlicami siewnymi, czy dorzucę do tego talerzówkę, która jest w zagłębie, ta, która jest w rapidzie, ale myślę, że pójdą same talerze wysiewające z redlicami. Troszeczkę myślałem, że może głębiej spróbuję posiać, żeby równo gdzieś tam udało się to zrobić. No i chciałbym zrobić takie doświadczenie. 3 hektary to jest... Jak się nie uda, to nie zbiednieje, nie zbankrutuje, a jak się uda, to będę miał fajne pole do sprawdzenia w przyszłości, gdzieś tam może do przerzucenia na większy areał. O! Kolejny minus uprawy bezorkowej. Niestety te maszyny do bezorkowej, jak i siewnik, który posiadam, nie są w stanie tak zarównać ewentualnych nierówności terenu,
jak pług, najzwyczajniej w świecie. Pług to robi zdecydowanie lepiej i tutaj nie ma się co nad tym tematem też tam rozczulać. Wiem, że są różne zdania na ten temat. Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że jednak trzeba się troszkę namęczyć, żeby jakieś tam nierówności udało się zagarnąć. No i to jest taki kolejny minus tej bezorki. A reszta jak na razie nie zauważyłem tak dużych minusów, żeby można było z tej bezorkowej uprawy zrezygnować. Wręcz przeciwnie, no jak na razie jestem naprawdę zadowolony. W sumie jesteśmy zadowoleni z efektów. Wychodzi to jak na razie ok. Więc no myślę, że nie ma co za wiele tutaj zmieniać. No myślę, że nie ma co zmieniać, a myślę, że trzeba pójść do przodu. Pójść do przodu, może tak jak mówię, spróbować czegoś innego, a jak nie, to może coś zmienić w tej naszej uprawie bezorkowej. Przydałby się głębocz, no tutaj też zastanawiam się, czy może gdzieś nie wynająć takiej maszyny. Pomysłów jest sporo, oczywiście brakuje troszkę czasu i pieniędzy na wszystko, ale pomału jakieś tam minusy, które już widzę tej naszej bezorki, staram się eliminować. No i staram się, żeby to było dla mnie korzystniejsze, dla ziemi przyjemniejsze. No i przynosiło odpowiedni efekt w postaci złotówek, które gdzieś tam nam wpadają do kieszeni dzięki temu. Zobaczcie, no tutaj powiedzmy, ja wiem, 4/5 pola wyglądają fajnie, a gdzieś tam 20% jest taka podmokła, srakowata, do dupy brzydko mówiąc, nie wiadomo, czy to w ogóle podsiewać. Ja prawdopodobnie tu zostawię, nie będę nic przesiewał. Będę przesiewał w tej jednej działce, o której chyba nawet też ostatnio mówiłem. Tam tak, tylko też nie wiadomo jak. Jest górka, nie ma. Kawałek dalej ładny rzepak, potem znowu nie ma. Nie wiem, kurde, nie wiem, tak robić na tym polu fifraki takie, potem jak to pryskać znowu? Uciąć kawałek, to znowu tego rzepaku ładnego szkoda. Ja pierdzielę, naprawdę. A dzisiejszy dzień to taki zdołowany troszkę jest, bo najpierw mnie ten opryskiwacz zdenerwował, potem te pola. No tu już mi się humor poprawił, naprawdę ten rzepak wygląda przyzwoicie. Czego to jest zasługa? Nie wiem, teoretycznie najgorsza działka, to jest paranoja. Teoretycznie jest to najgorsza działka, najgorsze pH, najmniej zasobna. Nie dawałem tutaj żadnego azotu przedsiewnie, działka nie była zasobna w azot, bo tak jak wiecie, po grochu, gdzie był rzepak siany, to groch zostawił, liczę w tym roku 40-50 może kilo azotu, a tu nie było dane nic. Rzepak jest najładniejszy. Co prawda był siany jako pierwszy bodajże 3 dni. Była różnica. Nie, 2 dni chyba było różnicy. 2 albo 3 dni. Znowuż to nie jest taka różnica, żeby jakieś tam efekty nie wiadomo jakie były skrajne. Ale naprawdę ten rzepak tutaj wygląda fajnie i tu można myśleć, że da przyzwoity plon. Mam taką nadzieję, że tutaj da przyzwoity plon i będziemy się cieszyć z tego, jak on wyjdzie. Dobra, no nie będę przedłużał, nie będę się tu bardziej rozczulał. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się.